Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem lista zmian, takich już pewnych zmian i tak naprawdę najważniejszych, jakie wprowadza urodzinowa aktualizacja. Można powiedzieć, że troszeczkę wyciekła, może specjalnie, może niespecjalnie, ale na sklepie Play, czyli na tym androidowym sklepie, w którym pobieramy aplikacje, jeżeli mamy właśnie telefon z systemem Android. Jak wejdziemy sobie w aplikację Shakes & Fidget, to możemy znaleźć, co nowego pojawi się w kolejnej aktualizacji właśnie tej aplikacji. Teraz wam się ten screen powinien pojawić na ekranie. I tak, wczoraj już do tego wieczorem doszli tam na tym międzynarodowym Discordzie. Najpierw było to po niemiecku, potem przetłumaczyli na angielski i też ktoś na czacie polskim wysłał właśnie po polsku. Z tego co wiem, można już to pobrać, z tym, że jeszcze te funkcje są tak jakby nie do użytku. Pojawia się tam jakiś błąd, no bo muszą serwery zostać zaktualizowane do najnowszej wersji i dopiero wtedy nie będzie już to tylko widocznie graficznie, ale też będzie można właśnie tego używać. Tak więc co? No zostawcie kciuka w górę, jeżeli takie info wam się podobają, to oczywiście standardowo. No i za chwilkę sobie tutaj każdy podpunkt przeanalizujemy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy, które zostaną właśnie w tej aktualizacji wprowadzone, plus tam pewnie jakieś poprawki i tak dalej. No ale wiadomo, najbardziej ludzi ciekawią rzeczy takie nowe, nowości i to jest ujęte właśnie w tym, co nowego. I tak, zacznijmy od pierwszego myślnika. Nowa wyszukiwarka gildii pomoże ci znaleźć odpowiednią dla ciebie gildię lub nowych członków do twojej własnej gildii. No to pewnie będzie takie coś, że będzie nam znajdywało ludzi bez gildii czy coś takiego. Nie wiadomo do końca, jak to będzie działać. Generalnie no tu żadna funkcja nie wiadomo, jak będzie działać. Natomiast jakby można się tylko domyślać, tutaj właśnie ktoś tam dobrze rzucił, że nie wiadomo, czy nie będzie po prostu znajdywało ludzi, którzy skończyli grę i dlatego nie mają gildii, a ich będzie wyszukiwało. No ale zobaczymy, oczywiście jak to już wejdzie tak powiedzmy live, czyli będzie można już skorzystać z tych funkcji, zobaczyć, to film na kanale w poniedziałek zapewne także się pojawi. Także to taki pierwszy myślnik, taka można powiedzieć dosyć spoko pomoc, tylko zależy właśnie, jak to będzie działało. Jeżeli będzie wyszukiwało nieaktywnych graczy, no to słabo. Wiedźma będzie teraz ważyć potężne eliksiry z owoców. I właśnie tutaj nie wiem, o co chodzi, jestem bardzo ciekawy, no bo tak, jeżeli będą to te takie zwykłe potki, które mamy teraz do kupienia w sklepie, to jest to spoko dla osób, które grają free to play, bo sobie mogą właśnie z owocków zrobić te potki, nie muszą szukać w sklepie, i też oczywiście dla osób, które już mają wszystkie pety wykarmione na 200 poziom, to też jest bardzo spoko. Natomiast jeżeli to będą jakieś mocniejsze potki niż te, które mamy do tej pory, no to jednak wydaje mi się, że to będzie słabe, no bo jednak nie wiem, czy chcę jedzonka marnować po to, aby właśnie sobie tutaj nie karmić petów, a za to mieć jakieś tam mocniejsze potki. No nie wiadomo, jak to będzie działało, to jest tak jakby zależne od tego. Jeżeli ktoś ma nadmiar potek, no to będzie tak jak nadmiar jedzonek, no to będzie oczywiście do przodu. Jeżeli ktoś nie ma tego nadmiaru, no to może być lipa z tymi nowymi potkami. I to może być takie niefajne, bo tak jak mówię, no dla osób, które już mają wszystkie pety na 200 poziomie jest spoko, jeżeli to oczywiście będą mocniejsze potki. A jeżeli nie, to po prostu muszą te jedzonka marnować dla potek. I nie wiem, w sumie, ja bym się cieszył, jakby to po prostu można było zrobić na przykład z mroku potkę na HP, ze światła tam na zręczność i tak dalej, tą normalną, wtedy to by było ok dla graczy free to play, właśnie dla tych, co już mają to wszystko wykarmione, a jeżeli to będą jakieś inne, mocniejsze, no to uważam, że słabo, ale to oczywiście jeszcze się dowiemy w poniedziałek. Kowal może zamieniać runy w dwóch przedmiotach i to jest w ogóle, to jest tak naprawdę broken rzecz. Już wiem, że to będzie kosztować 20 grzybów, bo już ktoś wczoraj zrobił tą aktualizację, już widział koszt, więc będzie to kosztować 20 grzybów, no i o co chodzi? Po prostu dajemy do kowala runkę, itemek z runką, na przykład punkty życia, to co najbardziej nas interesuje, nawet może to być zwykły przedmiot z tego co wiem, i możemy go wrzucić właśnie w epik, czyli po prostu podmienić. Mamy jakiś epik ze słabą runą, wrzucamy go na drugie miejsce, na pierwsze wrzucamy z punktami życia, wymieniamy i mamy właśnie itemek na punkty życia. Jeżeli to jest zmiana, to po prostu w sensie taki swap, że tak powiem, to po prostu itemek raczej nie będzie znikał, więc to będzie coś na zasadzie wymiany gemów, że po prostu ze starych itemów wsadzimy sobie gemy w nowe itemy i tak naprawdę to wszystko, nie będziemy musieli kopać nowych. Tak teraz po prostu zanim ten gem zmienimy, to wymienimy runkę, zesłapujemy ją i jest ok. I to tylko 20 grzybów. No ja myślałem, że to będzie kosztować z 50, bo naprawdę jest to mocna
mocna funkcja i no bardzo pomocna. Zresztą teraz mamy jeszcze Epic, jeszcze się przebieram przed tymi aktualizacjami, no i sami widzicie, że bardzo dużo na to idzie, bardzo często czasem ciężko czasem znaleźć itemek, więc no to jest moim zdaniem bardzo, bardzo pomocne i bardzo fajne i nawet bym powiedział, że takie za mocne, ale okej. Nowa lista sprawunków, przypomnę ci o zakręceniu kołem fortuny. No to jest ta lista, o której już robiłem filmik tam chyba 2 dni temu. To jest ta lista właśnie to do, czyli rzeczy, które jeszcze mamy na koncie do zrobienia, taka przypominajka, która będzie, tak jak możecie się dowiedzieć, będzie tutaj. Tutaj będziemy mogli kliknąć przy karczmie i zobaczyć, czego jeszcze nie zrobiliśmy. Kolejna sprawa dosyć fajna. Towarzysze w wieży będą teraz osiągać nowy poziom razem z tobą, automatycznie. Czyli wychodzi na to, że na towarzyszy nie będziemy już tutaj musieli marnować golda, aby właśnie ich ulepszyć. No i co? No te osoby, które mają tam towarzyszy na 400 poziomie i wyżej, uważam, że no słabo, bo tego golda stracą. W sensie bardzo dużo tego golda jakby będą w plecy do graczy nowych, którzy dopiero co zaczynają i którzy dopiero tych towarzyszy by musieli levelować, ale jednak no uważam, że jeśli ktoś ma 400+, no to gra na takim serwerze, gdzie większość właśnie traciło tego golda i musiało to jakby levelować właśnie tych towarzyszy, więc to jest jakby takie zbalansowane. No a na nowych serwerach to będzie bardzo mocne, wydaje mi się, no bo jednak tego golda załóżmy na ulepszenie od 150 do 250 poziomu trzeba sporo mimo wszystko, żeby właśnie tych towarzyszy poulepszać wszystkich trzech, więc bardzo dużo golda będziemy mogli zaoszczędzić i bardzo dużo golda będziemy mogli władować w staty i to jest takie chyba, żeby jeszcze szybciej wbijać ten powiedzmy 300 poziom na nowych serwerach, wydaje mi się, że to jest zmiana właśnie pod to, no ale tak to niestety teraz działa. Kolejna sprawa, na 13 piętrze znajdziesz 20 nowych podpracowników. Dokładnie, 13 piętro zostanie powiększone. Będzie tutaj 10 kolejnych potworków. Pewnie w strefie mroku tak samo będzie 10 kolejnych potworków. I co? Spoko, bo z tego co wiem, ostatni przeciwnik, z tego co pamiętam, właśnie ostatni tutaj daje 300 milionów expa. Co za tym idzie, każdy kolejny będzie dawał 300 milionów expa, więc wychodzi na to, że przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie loch nie taki jak te nowe, że trzeba będzie się przemęczyć, a dopiero końcówka daje fajny exp, tylko już od 11 poziomu będzie ten exp właśnie na przyzwoitym poziomie. Sprawdzimy to sobie na berserku, podejrzewam, że w strefie światła to zobaczymy też, jacy będą przeciwnicy. W ogóle w przypiętym komentarzu dam wam link do linku do Imgura, gdzie będziecie mieli grafiki tych nowych. Mam nadzieję, że nie zapomnę, jakbym zapomniał, to niech mi ktoś napisze w komentarzu, gdzie będziecie właśnie mieli grafiki do tych nowych potworków, bo już ktoś to wyciągnął, ktoś to znalazł, więc są już bardzo fajne, swoją drogą bardzo ładne. I tak jak mówię, no ten exp myślę, że będzie przyzwoity, no bo raczej nie zrobią tak, że 10 daje 300 milionów, a kolejny daje tam mniej. Ewentualnie mogą być oni przesadzeni w ten sposób, że będzie nam ich ciężko pokonać. Ale oczywiście zrobimy filmik, jak to już wejdzie z berserka i na tym berserku właśnie spróbujemy sobie podziałać i ten loch zamknąć, zobaczymy jakie tam są potwory, bo tym berserkiem będziemy mieli największe szanse na pokonanie. Co mnie też ciekawi, jeżeli chodzi o ten nowy loch, to tutaj w 13 piętrze w mroku zapewne też tych przeciwników dodadzą. No i w tym wypadku co z petem, który tutaj jest do złapania, Diabłoczort? Musisz ukończyć 13 loch w strefie mroku. No przeważnie tak na 300, między 370 a 300 powiedzmy 90, czy nawet 400 się ten loch zamykało. No teraz jak będą nowi przeciwnicy, to na pewno będą bardzo mocni, że będzie ich tam się na 450 albo i dalej pokonywać. No i co właśnie z tym petem? Czy zrobią to tak, że po zabiciu 10 on się, możemy go odblokować? Bo wątpię, że zrobią tak, że po prostu kto jeszcze go nie ma, to będzie musiał na niego o wiele dłużej czekać niż osoby, które zdążyły tak jakby go złapać, zdążyły zamknąć to 13 piętro właśnie przed wejściem tej aktualizacji, więc to też mnie ciekawi, to też jest taka jedna niewiadoma. Ja strasznie nie lubię takich właśnie niewiadomych, już bym chciał wszystko wiedzieć, no ale właśnie, no nie wiadomo, trzeba czekać na szczegóły, trzeba czekać na poniedziałek i zobaczymy, jak to po prostu wszystko będzie faktycznie działać. Także tak, to kolejny taki dodatek i wydaje mi się, że spoko, darmowy exp dla wyższych poziomów i to dosyć spory exp, więc chyba na to dużo osób czekało. Kolejna sprawa, wehikuł czasu w podziemiach można teraz zasilać piwem. I tak, o co tutaj chodzi? Z tego co się orientuję, z tego co tam była dyskusja na właśnie tym Discordzie międzynarodowym, jeżeli ktoś na przykład by nie miał czasu danego dnia zrobić w ogóle awki, to może sobie tutaj te 11 piw, które ma tutaj, no ja mam teraz 10, bo nie mam czaru jeszcze na tym serwerze, ale generalnie 11 piw
Można sobie... O, tu w ogóle zwój na rękawice, nie zauważyłem. Można sobie te 11 piw wykorzystać w wehikule. Można go tak jakby doładować tą mawką i potem to sobie odebrać. Oczywiście wehikuł, wiadomo, bierze misje uśrednione, czyli ani nie na expa, ani nie na golda, więc raczej się to nie opłaca, no ale może dla tych, co w dany dzień nie mają zupełnie, kompletnie czasu, no to nie będzie to dla nich aż tak duża strata. I właśnie też się zastanawiałem, czy to faktycznie tak będzie, czy może na przykład wehikuł będziemy mogli ładować jakimiś dodatkowymi piwami, czyli... Tutaj będziemy mieli do zrobienia 10 lub 11 w zależności od czaru, czy mamy czar, czy nie. A tutaj jeszcze można jakieś dodatkowe piwa do wehikułu doładować. Ale wydaje mi się, że tak to działać nie będzie, że raczej będzie to właśnie na tej zasadzie, że tak jakby piwa z karczmy możemy przenieść do wehikułu. No i a to nie wszystko, więc jeszcze pewnie jakieś tam zmiany będą. No nic tutaj nie jest napisane o tym Gold Cupie, a to też pewnie zostanie zmienione i też się z tym coś tam będzie wiązać, więc na pewno... Na pewno to też coś tam, po coś to jest po prostu ten Gold Cup, pewnie, tak jak mówię, no informacje będziemy mieć w poniedziałek i pewnie w poniedziałek też wejdzie ta aktualizacja na serwery, na pewno na serwer pierwszy niemiecki, a jak będzie wszystko ok, to pewnie za tam 2-3 godziny na resztę serwerów, także oczywiście jak już to będzie live, że tak powiem, na serwerach wszystkich, nagram o tym film, potestujemy, zobaczymy jak to wszystko działa, poświęcę się tutaj na przykład z tym wehikułem, czy tam z tym kowalem i zobaczymy, jak to będzie dokładnie działać. Zapomniałem jeszcze dodać, że nagrywam tutaj z tego wojownika po to, aby wam pokazać. No wczoraj tu skończyliśmy na 293 poziomie, ale z kalendarza dostaliśmy pełny level, bo to było 20 okienko, ja też o tym w ogóle zapomniałem, więc dostaliśmy 294. No i dzisiaj sobie troszeczkę jeszcze tutaj cyrk grozy pokwikałem. Bardzo mi się śpieszy do tego 300 poziomu, to wam tak jeszcze dodam jakby. No ale niestety tutaj tego wojownika już mi bardzo ciężko ruszyć, jeszcze tutaj przepychałem na tej starej broni, więc będę musiał po prostu poszukać nowej, może jeszcze jutro na ten ostatni dzień epika, i tutaj będę starał się dalej właśnie cisnąć. No chciałbym ten 300 wbić jako drugi wojownik na serwerze, byłoby to miłe, oczywiście no nie zabijamy się o to, ale jak sami wiecie, tutaj Tracer ma 312, a tutaj mają koledzy głównie Ice Ghost i Pikachu, widzę, że tutaj wbił level, ale on coś tutaj się nie przebiera. Oj, coś tutaj nie mogę kliknąć, pewnie jakiś lag. W każdym razie poczekajcie, bo tutaj był tak, Ice Ghost ma 297, więc ma... No serwer nie odpowiada, więc ma tutaj... Tak naprawdę no ile, pół levela przewagi, troszkę więcej niż pół, i tutaj jeszcze był jakiś 296, który miał prawie, tam mu bardzo mało brakowało do 297, no i jesteśmy my. O, już tutaj się widzę, że... Pikachu coś, nie wiem, bo on, wiem, że wczoraj miał 291, więc tak jakby robił tylko awkę, a nic więcej, no ale zobaczymy jak to wyjdzie tutaj z nim, natomiast tak jak mówię, no jest dwóch takich wojowników i my też jesteśmy, także no chciałbym jako drugi wbić ten 300 na serwerze, no ale zobaczymy jak to po prostu wyjdzie, bo ten cyrk grozy już dosyć ciężko nam tutaj idzie, no te bronie by wypadało wymienić, ale to jeszcze oczywiście zobaczymy, dlatego też właśnie nagrywam o tej aktualizacji z wojownika, aby wam też o tym powiedzieć. Tutaj widzę, że nam doszedł czar do wiedźmy właśnie na rękawice, to też by na pewno tam pomogło, jeżeli chodzi, oj tutaj mag nie ma broni, to też nie zauważyłem, to też by na pewno pomogło właśnie w przepychaniu tego cyrku grozy, no ale to jeszcze zobaczymy, także jakby co, będę was tu na bieżąco informował, ten 300 pewnie dobiję samemu, ale jakiś film o tym zrobię, także tyle. Okej, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. A, jeszcze zapomniałbym. Kolejna sprawa, co może większość, nie wiem czy cieszyć, czy też nie. Bardzo jest duża szansa na to, że nowy serwer będzie, pewnie międzynarodowy. I skąd taki wniosek? Gdy ktoś zapisał, teraz jak znajdę tego screena, to wam też tutaj wkleję. Gdy ktoś zapytał, kiedy będzie nowy serwer na właśnie aktywny, tam włączony powiedzmy, to Shakes odpisał, że na fanpage'u Shakesa odpisali, że więcej informacji w poniedziałek. Tak odpisują przeważnie, jak właśnie ma coś takiego być, tylko po prostu nie chcą jeszcze tego mówić, tylko będzie o tym informacja, tak jak sami napisali w poniedziałek. Więc tak jak mówię, no jest bardzo duża szansa na nowy międzynarodowy serwer, więc kto tam czekał, no to się doczekał, a kto tam jest przeciwnikiem, no to nie będzie zadowolony, no ale takie życie. Okej, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to standardowo kciuk w górę, subskrypcja z dzwonkiem po jakieś tam kolejne nowości, po testy aktualizacji, które pewnie też będę wrzucał, nagrywał i wrzucał
zostawcie kciuka w górę, komentarz o treści aktualizacja, napiszcie, czy te zmiany Wam się podobają, czy też nie. Mi się podobają bardzo, tak naprawdę fajne są, nie jest to takie nie wiadomo co, nie jest to nie wiadomo co dużego, ale mimo wszystko są to takie rzeczy dosyć przydatne, głównie te runy, to jest w ogóle coś pięknego. No i ta wiedźma tylko mnie niepokoi, jak to będzie dokładnie działać, no ale to oczywiście zobaczymy. Także dyskutujcie w komentarzach, czy Wam się podoba aktualizacja, czy Wam się nie podoba. Kciuk w górę, subskrypcja, dzwoneczek, wbija się na Discorda dla widzów, tam też wczoraj żeśmy dyskutowali o tej aktualizacji. I tak, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć.